No i jesteśmy w Santa Claus Village. Jingle bells, jingle bells, jingle... Co? Dobra, gdzie ten Mikołaj? Hop, hop, panie Mikołaju. Mikołaj istnieje i zaraz wam to pokażę. Mówiłem, że istnieje. Do prezentów przygotowane dla was, dzieciaczki. Ciekawe, czy będzie przez kamerę widać. Ej, ale się ubijają w pocie czoła. Czekaj, czekaj, zobaczymy, czy widać przez kamerę. Tu można zaglądać, co elfy robią. Siemanko, 8 dzień wyprawy. Właśnie jedziemy do Laponii. Jedziemy odwiedzić świętego Mikołaja. Zobaczymy, co święty Mikołaj porabia, jak nie ma świąt. Zobaczymy, ciekawe, co się tam się w ogóle będzie działo. Powiem wam szczerze, że bardzo żałuję, że nie jedziemy, jak nie ma śniegu, bo jednak to był ten świąteczny klimat i tak dalej, i tak dalej. Trochę by to było inaczej, ale i tak odwiedzić Laponię i odwiedzić wioskę Mikołaja, świetna sprawa, na maksa. Mam nadzieję tylko, że tam jakiś Mikołaj będzie. Mam nadzieję, że wioska będzie otwarta. Mam nadzieję, że elfy będą już siedziały i pakowały prezenty dla dzieci na grudzień. No i coś dla nas już będą pakowały. Coś dla nas już będą pakowały. I mam nadzieję, że zostawię Mikołajowi adres, gdzie będziemy w grudniu, bo mnie będzie musiał znaleźć w Afryce. A to nie będzie łatwe. A, nie, no na święta chyba nie już. No nie, bo u nas Mikołaj przychodzi 6 grudnia. O Jezu, zapomniałam, tak, że wy jesteście z tych dziwnych ludzi, do których Mikołaj przychodzi 6 grudnia. 6 grudnia, także 6 grudnia Mikołaju będę gdzieś w Afryce, musisz mnie znaleźć. A ja będę zarówno 6 grudnia dostępna, jak i 24 czekam na prezent. 24 będę już w Tajlandii. I tobie nikt nie przynosi prezentów. Nie, ktoś ci, gwiazdka ci przynosi, tak. Jakaś. No to ty musisz gdzieś gwiazdki szukać w kosmosie, ja mam łatwiej. Wiecie co? Już raz, Alo, miałem kłótnię na ten temat, która się skończyła bardzo poważnie, zerwałem z nią 2 razy wtedy, bo jest dla mnie z dziwnych rejonów Polski. Ale dajcie znać w komentarzach, bo to jest bardzo ciekawe. Czy do was Mikołaj przychodzi 6 grudnia, jak do każdego normalnego człowieka? No czy... tak, jasne, do mnie też 6 grudnia. To co on 2 razy u ciebie robi? 2 razy przychodzi. Jak może 2 razy Mikołaj przychodzi? Nie ma takiego normalnie życia, że Mikołaj 2 razy przychodzi. No jak to nie ma? Nie to, ma... że do ciebie nie przychodzi 2 razy, to już jest twój problem. Dajcie. Do mnie przychodzi. Dobra, ale z dziwnych rejonów Polski. No, ale w Warszawie też przychodzi. Warszawa też jest dziwna. Dajcie znać. Czy u was przyjdzie 6 i kto wam zostawia prezenty 24 pod choinką? A wiesz, że jest jeszcze Gwiazdor, to jest w Wielkopolskim. Tego to ja w ogóle nie słyszałem nigdy wcześniej, jest... dobra, ale miał. Ale ty mi też o gwiazdce powiedziałeś pierwszy raz. Gwiazdor i jeszcze chyba, jeszcze jakiś ktoś, pamiętasz? Dobra, dajcie znać w komentarzach, z którego jesteście rejonu Polski i kiedy do was przychodzi Mikołaj. Nie bo... kiedy, tylko kto do was przychodzi 24. Nie, a co miał 24 będzie? Mikołaj. No ale to są święta. Teraz. Nie, to są święta, 24 kto do nas przychodzi. Przepraszam, oddam, ale w dobre ręce, kto chce ze wziąć. Dobra, dajcie znać w komentarzach, kiedy u was jest Mikołaj, bo musimy mu przekazać, kiedy do was ma przyjść i z czym. Właśnie do niego jedziemy. Tak, chociaż aura taka średnio mikołajowa. No tak, no, ale to jest nieważne. Liczy się, żeby był Mikołaj. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark, czyli platforma VPN, z którą współpracuję już dość długo. Jeśli tam mnie oglądacie, to doskonale to wiecie. Chciałbym wam powiedzieć kolejne zalety, jakie są podczas używania. Jesteśmy teraz w Norwegii. Wiadomo, nie działają wszystkie filmy, te, które byśmy chcieli na Netflixie. Bardzo szybko można sobie połączyć. Przekierowuję sobie kraj na Polskę. Możecie zobaczyć, już przekierowałem mnie na Polskę. No i teraz bez problemu mogę sobie używać Netflixa, na przykład oglądać te filmy, które właśnie lecą tam, a których nie ma tutaj. Dodatkowo musicie wiedzieć o tym też, że Surfsharka można sobie pobrać na telefon. No i możecie zobaczyć, na telefonie też mam aplikację Surfshark, która naprawdę uratowała mnie, jak byłem w Chinach. Gdyby nie to, to nie mógłbym korzystać ze swojego Instagrama, Facebooka, YouTube, TikToka. Totalnie wszystko, ale to wszystko było zablokowane. Także naprawdę bardzo, bardzo mi to pomogło. Możecie tutaj zobaczyć, macie do wyboru ponad 100 krajów, w którym można się połączyć. Także jest naprawdę bardzo, bardzo duży wybór. No i dodatkowo musicie pamiętać też o tym, że właśnie VPN zabezpiecza wasze dane. Podczas gdy logujecie się w różnych miejscach publicznych, jak jakieś kawiarnie, restauracje itd., ktoś może wykryć wasze dane. VPN totalnie je zabezpiecza.
Ja tego używam na co dzień, także naprawdę bardzo Wam polecam. No bo pomaga, no nie ma co ukrywać, pomaga. Także jak wejdziecie na dół na link z hasłem Wojownik, macie 3 miesiące za darmo, 83% zniżki. Bardzo się opłaca, naprawdę. Także polecam serdecznie. Kolejny przystanek w pięknych polach. Gotujemy obiadek. Tutaj gotuje nam się teraz kasza. O, trzeba ją zamoczyć trochę bardziej. Dobra, zaraz się będzie gotowała. Do tego mamy dzisiaj co? Karkóweczkę. Karkówka w sosie. I do tego buraczki. Buraki. W bagażniku się robi coraz większy porządek, ze względu na to, że mamy coraz mniej rzeczy. No nie wiem. Nie, najgorsze jest to, że będziemy musieli tak jeszcze gdzieś tutaj, albo jeszcze w Szwecji wjechać do jakiegoś Lidla i trochę uzupełnić zapasy. No bo wiadomo, w Norwegii ceny będą jakie będą. Ale ma fajny talerz do jedzenia ogólnie. Bo zbiłam... Taki modern. Zbiłam talerz. Pamiętajcie, najważniejsze, żeby mieć dobry pomysł. No i jesteśmy w Santa Claus Village. Wiecie co? Zawsze jako dziecko się marzyło, żeby przyjechać do Laponii. Zobaczyć renifery, świętego Mikołaja. Ale nie tak sobie to wyobrażałem. Myślałem, że tu śnieg będzie chociaż. Ej. A tu mamy 25 stopni. Okej, okay, jest lato, ale słuchajcie, ja nie jestem bluzy za gorąco. Ja byłam przekonana w 100%, że to będzie zimno, wziąłem kurtkę zimową. No. Dobra, idziemy szukać Mikołaja. Nie, na pewno jeszcze kiedyś trzeba przyjechać, jak będzie zima. To zmienia obrazy. To w tym miejscu jest najlepiej, oczywiście w grudniu. Bardziej cię widzę z boku. O. O, idealnie. Jakbyście chcieli zobaczyć temperaturę. Taka nie na Arktykę za bardzo. Z tego co jest napisane, to jesteś już na Arktyce. Czyli w 66 stopniu. Długości geograficznej. Długości czy szerokiej? Długości. Jejku, teraz ci nie powiem. Długości, bo jest tak, tak, szerokie. No dobra, no wiesz, albo długość, albo szerokość, nie wiem. Zawsze się to myli. Szerokość. Tak dokładnie. No ale 25 stopni tu jest. To już jest kolejny raz, kiedy jesteśmy na kole. Tak, no. Tylko wtedy byliśmy na południu, a teraz jesteśmy na północy. Dobra, idziemy szukać Mikołaja. Mam do niego parę spraw do wyjaśnienia. W tamtym roku prosiłem o coś innego niż dostałem. A o co? O ciebie. Co dostałeś? Właśnie, prosiłem o coś innego. Tu zimą to musi być taki czas, że szok. Dobra, gdzie ten Mikołaj? Hop, hop, panie Mikołaju. Nie no, mi się chodziło tu przyjechać. Powiem wam tak. Mikołaj istnieje i zaraz wam to pokażę. Ty, my musimy renifery znaleźć. Bo te wypchane to mnie nie interesują. Wygląda tak realistycznie. Bo one są prawdziwe. A, niegdyś. Rudolf. Dobra, teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda cała wioska i co tu jest w ogóle ciekawego do zobaczenia. Kurczę, ale jak tu jest śnieg, to musi być tak czadersko. Pamiętajcie, jak przyjeżdżacie z dziećmi, tylko w zimie. No chyba, że nie macie okazji akurat, no. My akurat nie mieliśmy. Czekaj, gdzie tu się wchodzi? Tutaj. Patrzcie, jak tu jest zaznaczona linia. Arctic Circle. Silku. A 27 stopni? No to fajnie. Fajnie to Arktyce, powietrze. Fajnie, fajnie tej Arktyce, tak. Tak nie za zimno. O, możecie zobaczyć sobie. Bardzo wesoło. Pewnie wszyscy też robią zdjęcie, jak jest zimno. A no tak, no. No to cóż. Mówiłem, że istnieje. O Boże, naprawdę jest.
Hello! O! Nie spodziewałem się. Welcome, where are you from? Poland! Dzień dobry! Dzień dobry! O, widzicie, dzieci Mikołaj mówi po polsku. Zdałem nową robotę, jestem Mikołajem. To gdzie są prezenty nasze? Moje i wszystkich tu oglądających? A nie, no w grudniu dopiero będą. Poczekaj do grudnia, już nie dalej. Nie no, aura jest iście zimowa tutaj. Jest świątecznie, bardzo. No. Mikołaj w japonkach. No w ogóle, no. No. Ala, to wszystkie prezenty dla ciebie są. To są przygotowane dla dzieci na pewno na ten rok. Żeby Mikołaj przyniósł 6 grudnia. A później 24. Później gwiazdka przynosi. Jak gwiazdka? Ty, ale dziwny ten Mikołaj tutaj. Dobra. A gdzie elfy? No prezentów przygotowane dla was, dzieciaczki. Na pewno. No nie. Wszystko żyje, są elfy, to musi być tak niesamowite. A co to tam się dzieje? Zegar? A, no pewnie tu dzieci czekają. Nie no, dzieci, już musicie tu przyjechać. Wow. Christmas. No, Christmas time. Time regulation. Normal time. Myślisz, że ten Mikołaj tutaj przyszedł? No. 187 dni do świąt. Ale fajnie, ciekawe. 180. Pół roku. O, no i tutaj możemy to elegancko wyliczyć. Dawaj. 187 dni. Czyli to jest do 6 grudnia, czy do 24? Dobra. Uszukali tutaj. No tak, bo tutaj jest tak, jak właśnie trzeba, że Mikołaj daje prezenty za 187 dni. Ale tu jest napisane, że do świąt, a nie, że to wtedy, kiedy daje Mikołaj. No Mikołaj daje... A czemu byłoby tak niby, albo może tu liczył, kiedy gwiazdka przynosi? Mikołaj daje 6 grudnia. No to... Idziemy go szukać i się sami zaraz zapytamy. No właśnie, o, to jest dobry pomysł. Wiem, że ciężko jest się pogodzić z porażką. Nie, to nie jest porażka. Ale jak nie jest? Nie. Dobrze, słuchajcie, idziemy zapytać Mikołaja osobiście, kiedy przynosi prezent. Tak. Ale Mikołajki są tylko w Polsce. No to zapytamy się, kiedy przynosi w Polsce. No dobrze. When is the date that Santa Claus brings the gifts to people, to kids? Because in the Poland. When is the day? Santa Claus actually brings gifts to kids on many different days. It depends actually on the country. Oh, you will see. Okay. Because in the Poland, the Santa Claus coming like 6th of December. We both are from Poland and he knows different date and I know different date. Oh, yes, that is true. It depends on how you're celebrating Christmas. For example, in Finland, Santa Claus usually brings the gifts on the 24th of December. In Finland, no, in the Poland. In Poland. No. Many different places, or in a lot of places, I think Santa Claus brings the gifts on the 25th in the morning, but not 6th of the of. But I think in some places even in the pond, yes. No, yeah. No, yes, yes. No, no. There are many different ways of celebrating but Christmas. So just it depends. For you. Just for you. No. Yes. Okay. Mikołaj wszędzie dotrze. Pamiętajcie. Nawet patrzcie, kogo spotkał. Cyk, Spice Girls. I co? Da się. Kogo tu jeszcze jest? Może to wszystko są jacyś sławni ludzie, zobacz, tu. No na pewno są. Na pewno są jacyś sławni. Widzisz to? No a ci tutaj? Tutaj Mikołaj. To Lordi! To ci, co ci mówiłam, że wygrali ten. Finalnie Eurowizję. No to tutaj Mikołaj musiał być nieźle wydygany. Mówiłam ci o nich. Mikołaj, jestem z tobą, pamiętaj. O nich. No. Widzisz? Oni już się przygotowują.
Ciekawe, czy będzie przez kamerę widać. Ej, ale się uwijają w pocie czoła. Czekaj, czekaj, zobaczymy, czy widać przez kamerę. Tu można zaglądać, co elfy robią. Widać. O, widać. Oni już przygotowują. Ale czadzior. I zaraz do dzieci będzie wysyłka. Ale robią i dla każdego dzieciaczka szykują prezent. Teraz idziemy zobaczyć do pani Mikołajowej. Jak tu jest śnieg, to tu musi być taki klimacik. Nie, no jak to możliwe, że tu nigdzie nie ma reniferów? No niestety, tu reniferów nie było. Nie wiem, co z nimi zrobili. Gdzieś może są, ale my nie możemy znaleźć. Niestety. Ale jest normalnie zagroda, wszystko jest porobione, tak jakby one były po prostu, ale nie wiem gdzie. No trudno, jedziemy. Podobno tutaj na trasie można dużo spotkać. Jeden z widzów mi pisał właśnie, że jak będziemy jechać, że nie można na nie trąbić, bo one wchodzą sobie na drogę. Nie można na nie trąbić, bo za to można dostać mandat tutaj. No. A my teraz idziemy na trening numer 2, znaczy ja 2, ale numer 1. A później ruszamy w trasę. Mamy 7,5 godziny, raczej dzisiaj tego nie zrobimy, znaczy na 1000% tego nie zrobimy. Ale chociaż jak nam się uda zrobić połowę, to i tak będzie dobrze. Ale takie marzenie z dzieciństwa. Tak, ale ja odhaczone. Czuję niedosyt, ja muszę tutaj wrócić. No tak, no bo to musi być śnieg, no na pewno musi być śnieg. Powiem wam, że tyle komarów co tutaj, to ja przez wiele, wiele lat nie widziałem. I w ogóle dużo owadów jest strasznie. No. Jak ktoś mówi, że się boi do Tajlandii jechać, a propos owadów, tam nie ma owadów. W ogóle nie ma. A tutaj? Masakra. No. Jestem cała pogryziona. Po treningu. No. Zajechanie. Zajechanie, jak nie wiem. Ja, dla mnie to już był drugi trening. Ale super. Robię formę. Coś się zbliża, coś się zbliża. A wiecie, co jest jeszcze fajnego w trenowaniu? I w ogóle świetnie mi się tak szybko zeszła. W trenowaniu jeszcze jest fajne to na wyjeździe, że wszędzie można się wykąpać i umyć głowę. To jest duży plus, naprawdę, uwierzcie mi. No. Dla was to może być takie wykąpać się, ale to nie jest tak chłopcie. Jak śpicie w namiocie gdzieś na parkingach albo w samochodzie, to nie jest tak chłopcie się wykąpać. Tak. Ale zauważ, jaka jest teraz różnica. Na przykład jak byliśmy w Australii na tym tripie kamperem i nie wszędzie było gdzie się umyć, jak to zmienia podejście do całego dnia, jak się jesteś w stanie gdzieś umyć. Naprawdę, to jest taka pierdoła, ale rzeczywiście... A człowiek świeżutki, świeżutki pachnący. Ma więcej energii. No. O, widziałem dzisiaj tych chłopaków z tymi wielkimi plecakami, się zastanawiam, co oni tam mają właśnie. Mijaliśmy je już dzisiaj, pokażę wam zaraz. Mają tak ogromne plecaki, że jak ja miał takie podróż, to nara. Ala! Patrzcie, jakie chłopaki mają ogromne plecaki. Co oni tam mają? Nie wiem, ale mają strasznie ogromne. Strasznie, strasznie. No to tak, tu mamy coś niedobrego, czyli wege burger. Bez sensu. To tylko Ali. A tutaj coś przepysznego, tak mam nadzieję. Przynajmniej tak jak rozmawiałem z ludźmi, to każdy chwalił. Steka z renifera. Zaraz spróbuję. Wygląda naprawdę na maksa apetycznie. Pytałem się tak jednej dziewczyny, gdzie tutaj znaleźć właśnie steka z renifera. Mówiła, że no to w sumie nas odesłała tutaj, także dobrze trafiliśmy. Taka porcja. 40 euro. Ale w Polsce chyba też stek ogólnie kosztuje. No, w Polsce steki też są pewno drogie, no. Dosyć sporo, nie? No to jest jakby... Ale tak naprawdę w Tajlandii za steka też trzeba dać 40 euro. Prawie. No 30, 35. Ale faktycznie. No tak, no tyle nie chodzi. No troszeczkę taniej, może 100... Przypomnijmy, że steki tyle kosztują, no. 130 zł w Tajlandii. No, a renifera jeszcze nie jadłem. Także to będzie coś nowego. A to jest właśnie tutaj bardzo, bardzo popularne. Ja się właśnie zapytałem, czy jest dobre w ogóle, czy warto zjeść, to powiedział, że to jest najlepsze, co można właśnie zjeść w Finlandii, czyli stek z renifera.
Zaraz. No dawaj, próbujemy. Jak to u nas? Kącik kulinarny. A jak? Proszę mi ukroić. Próbujemy. Szefie. Ale mi bardzo malutko, dosłownie tak tylko ciut, 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 ciut. No wiadomo. Zanurz mi tym. Sosikiem. Dobra, zjemy razem. Nie jest razem, tylko ty jedz. Razem? Nie, no razem, no. Zrobimy test. Nie będzie. Też sobie ja zanurz. Uwaga. Próbujemy. Wow. Bardzo dobry. Tak szczerze mówiąc, jakby mi ktoś nie powiedział, że to Renifer, to nawet nie wiedział. Steak jak steak. Pierwsze wrażenie jest super, a później leciutki posmak zostawia taki. Zmieniam zdanie. Moje pierwsze wrażenie było super, a teraz... Co? Nie moje klimaty. Co nie tak? Za mocno mięso, nie wiem, jak to powiedzieć. Mięso smakuje mięsem, fuj. Nie, ale takie właśnie takim, wiecie, surowym, takim miękkim. Takim... No bo to jest konia. No właśnie. Popatrzcie. Moje lepsze. Jak to ma nie być miecha? To jest surowe mięso praktycznie. Tak smakuje jest tak. Dla mnie petarda. Dla mnie ziemniaczki lepsze. Ale spróbować warto moim zdaniem. Warto, na pewno. Warto. A to co to jest? Co to? Nie wiem. Jakieś ciasto. Wygląda jak babka ziemniaczana. No, to babka ziemniaczana. Co ty jadasz? W Laponii? Ale dobra. Spróbuj sobie. Ale nie daj mi tak dużo. Ja sobie kawałeczek. Nie. No. Kącik kulinarny. Zakończony. Dobre, nie? Ale to nie jest babka ziemniaczana. A co to jest? To jest ziemniaków, na pewno. Ale co to jest? Weź zobacz w menu. To też w menu, co to jest. No, ziemniaki tam by było napisane, ziemniaki. Tak? Także to jest babka ziemniaczana, na pewno. Jezus, podoba się, to nie jest babka ziemniaczana. To jest ziemniaki z babki. Wygląda tak jak babka ziemniaczana. Nie. Musimy zobaczyć menu. Okej. Ja całe życie jadłam babkę ziemniaczaną. To okay. Jest bardzo podobne, rzeczywiście. Okej, okay, to nie jest babka ziemniaczana. Rzeczywiście bardzo podobne, ale to nie są tylko ziemniaki. A to nie jest marchewka. Lubisz sobie zmieszczędzić. No i jesteśmy w Szwecji. Tutaj dokładnie rzeka oddziela. 22:30. Dalej jasno. Normalna akcja. No i dzisiaj obudził nas deszcz. Pierwszy raz tak leje. Jesteśmy aktualnie w Szwecji. Wczoraj po przejechaniu granicy, już godzinę później, zrobiła się naprawdę zła sytuacja, bo już tam tak paliwa brakowało, że po prostu mówiłem, ciekawe, jechaliśmy samymi lasami, mówię, co będzie, jak zabraknie tutaj nam całkowicie paliwa. Trzeba było po prostu się zatrzymać, stać i do rana czekać, może ktoś będzie przejeżdżał. No, ale na szczęście przy samym końcu, że zostało na 5 km, jak pokazał ten wskaźnik, to wjechaliśmy do miasteczka i była stacja. No i stwierdziliśmy w sumie, że już zostajemy. No i rano zdobudził deszcz, niestety. No, ale mamy jeszcze 5 godzin na Lofoty. No, miejmy nadzieję, że będzie spoko. Że się ta pogoda zmieni. No i patrzcie, chcieliśmy renifera. I mamy. Przy drodze sobie był. Nowymi koszykami Indochin. Patrzcie. No, kolejne dwa renifery wyskoczyły na drogę. Ale to już tak dobrze wyglądały. Wielkie poroże i tak dalej. No ale powiem wam, że to jest mocno niebezpieczne. W nocy jakbyśmy tutaj jechali. Tylko w sumie teraz nie ma nocy. Ale jeśli by to była kiedyś noc. No to mogłoby być niebezpieczne, serio. No ale że w Finlandii nam się nie udało żadnego zobaczyć, a w Szwecji już 3. No cóż. Teraz na spoko przestało padać. W miarę fajnie się jedzie. Ale jedziemy i dojechać nie możemy. Jeszcze nam zostało jakieś 3 godziny drogi, żeby dojechać na Lofoty. Ale tu jest wszędzie pięknie dookoła. Zjechaliśmy właśnie do supermarketu, jeszcze coś tam kupić przed wjazdem do Norwegii, bo już jesteśmy prawie na samej granicy.
temperatura się zdecydowanie obniżyła, bo tutaj jest 15 stopni, po drodze nawet 13 było. Góry ze śniegu całe, pięknie. Tutaj ta północ Szwecji jest naprawdę piękna. Cały czas mijaliśmy jakieś cudowne jeziora. Natura niesamowita po prostu. Zaraz postaram się znaleźć jeszcze jakieś miejsce, żeby sobie gdzieś tam zjechać blisko jeziora. I jeszcze wam to pokazać. Zakupy zrobione. Dobra, tak naprawdę tutaj zakończę już ten odcinek. Już jest wystarczająco długi. Kolejny będzie z Lofotów, czyli zaczynamy cudowną Norwegię. Powiem wam, że dopiero będziemy tam wjeżdżać, a już mi się tak strasznie podobają te rejony tutaj Rzeszowa. Też będzie dobrze. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wspierać twórcę internetowego, który robi dla was filmy, żebyście mogli zwiedzać świat razem ze mną, subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, oglądajcie wszystkie odcinki, bo to naprawdę daje mi siłę do tego, żeby robić coraz lepsze treści i mnie motywuje przede wszystkim. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.